Okej. Mamy Marikę, więc jak umrę, to trudno. Let's go. Tu summonów nie będzie, bo się nie da. Prawda? Prawda. Ale mogę się napić, żeby mieć bubla. O nie! Come on! Okej! Okay. Chciałem się odsunąć, żeby się napić. Dobrze, że jest ta Marika. Byś nie wiedział o Tisze, gdyby nie ja? Wiedziałbym. Jego, ja, ją, to jest ona podobno. Tak? Czy on? Nie wiem. On, ona, ono. Ja to zdobyłem wcześniej, tylko że po prostu dopiero jak tutaj przyszedłem. Bo ja po prostu questa na rani nie skończyłem, a jak go robiłem, to przy okazji znalazłem to. Plus na Reddicie czytałem w chuj komentarzy, że wszyscy mówią, że Tisze jest mega dobra. Ona. Czyli dobrze mówią, że to jest kobieta. Okej. Okay. Mogę sobie wasalnego założyć na tę broń. Jeśli się da. Zapomniałem, że to tak robi. Jak pierdolony Malik. To nie jest taki timing do dużo, jak myślałem. My ciągle zżera, come on! Nie mam many. Znaczy staminy. Daj mi się kurwa napić. Bardzo mało openingów jest na nim, kurwa, żeby się napić. Na niej. Tyle dobrze, że mam mało poiza, więc jak już ją trafię. Fuck. On. Więc jak już ją trafię, to jest dobrze, ale jak nie trafię, to jest źle. Ale kto? Aj tam pierdolisz, no naprawdę, no. Może to się zadziwić, ale są ludzie, którzy poza tobą też grali w tą grę i piszą o tym na Reddicie. Właśnie Arplay się już skończyło a propos Reddita? Tegoroczna edycja? Czy jeszcze można wrzucać swoje piksele? Teraz wolisz Oga. Ja jeszcze nie. O. Okej, bubla mi ściągnął. Ciągnęła. Przestań mnie gonić, kurwa, daj mi się napić. O nie, okej. Na parcie. Fuck. Można jeszcze chyba? Ja tam widziałem ten, Was Mongolda, jak robili rip Miura dla pamięci tego Miury od Berserka i zrobili Gatta. Nie odskakuj, kurwa, powiedziałem coś. Uff. To mi więcej damage'u daje niż kontra, więc... Przestań tak skakać jak ta pizda! To ja tu mam pierwszy level, nie ty! Ja pierdolę! No, stamina. No nie, złapał, okej. Okay. Miałem bubla. Ach. O, fitta.
Follow-up nigdy nie działa. Nie! Fuck! To miała być moja... Mój atak, chuju. No nie. Przestań tak spamować! Ja pierdolę. Fa. A. Fet, potyśa, hoha. No nie, czemu ty masz aż taki szybki recovery time? Testuje mnie. Ta walka, kurwa, ściana, kamień. Kto tam postawił ten kamień? Zadziałał follow-up, wow. Kurwa. Fuck. Ja pierdolę. Mistrzem Jurijek już, dokładnie tak. Bajkolandę, Bajkolandię Paptkia? Co jest Paptkia? Gdyby nie to, to bym pewnie grał teraz w grę, którą stworzył sam solo George R.R. Martin. Niestety. Pierdolone czarne coś tam. Czarne ostrze. Uju. O nie. Zerze mnie to, prawda? O, prawie. Było blisko. Papatki. Kiedyś było w mlekołapach. Mlekołakach. Takich płatkach. Kojarzę mlekołaki. Kojarzę mlekołaki, ale nie słyszałem nigdy. Znaczy, papatki to czasem się mówiło na papa, papatki. Ciekawi mnie. Wiem, że to głupie, no ale zobaczymy. Mogłem tą broń zrobić sobie na plus 24 zamiast tarczy. Nie, tego nie sparuję. Ataku z wyskoku nie sparuję. Zrobimy ze, nie wiem, ze dwie próby jeszcze. Próbuję go poparować. Ją, przepraszam. Ją poparować. A jak nie, to wrócimy do jednego miecza. I myślę, że może nawet wrócimy do tych. Może katany z powrotem założę? Moje katany mają blida ciągle założonego, czy nie? Bo jeśli nie, to trochę lipa, nie mają. Jest zimna uchi, a wakizashi jest... żadne. Bez niczego. Okej. Okay. To było za szybkie, żeby to parować. No nie! Ja nie wiem, gdzie on ma w ogóle początki ataku, a gdzie końce. Pojebany jest ten przeciwnik. Nie, nie chcę go już parować. Pierdolę to. To był najgorszy pomysł, jaki mogłem mieć. Spróbuję po prostu ten. Spróbuję po prostu tarczę. A moja uczy jest w ogóle na 24? Jest, na pewno jest. Tu mam wastelnego rycerza, więc będzie troszeczkę łatwiej przynajmniej uciekać od niego, jakbym chciał się podleczyć. Nie wiem, czy tarcza ma sens, ale... We will see. Ciągle mi zniszcza HP.
Kurwa, taka reszteczka HP mi została, nie? O nie. O nie. O nie, on mi aż tak wyjebał. Perio? Okej. Okay. Może jednak tarcza nie jest najlepszym pomysłem? Miałem nadzieję, że przebije mu się przez poiza, jak będę to robić, ale nie. Dobra, tarcza nie jest dobrym pomysłem. Założymy to Wakizashi, które mam drugie. Bo on te swoje dziwne ataki, którymi zmniejsza HP, i tak się przebija przez tarczę. A zwykłe ataki ma na tyle mocne, że... Co? Że mnie wybija po prostu, nie wywala mi całkowicie postury, staminy, ale bije mnie na tyle mocno, że niewiele mogę sam działać. Serio? Ile ty masz kurwa poiza? Ja pierdolę. Daj mi uciec, mordo, daj mi się podleczyć, dziękuję. Fuck. Tu wychodzi na wierzch to, że moja druga katana jest bardzo krótka. Bo ten drugi atak by go trafił, gdybym miał... Nie wiem, czy drugie uchi, czy... Czy on w ogóle krwawi? Uff. Mana mi się kończy. O, fitta. Szybkie recovery ma na tym ataku. No fuck. Nie, come on, już było tak blisko śmierci. Aha. Baby Alekto, a nie Tisze. Tisz, tisz. Tyś, kurwa, internet. Aaaa, jebany. O, masz tu, wyszyłem się na jelonku. Przepraszam. Dobra. Już mi przebił. Błonę, kurwa. No przestań!
Powinno go bardziej przy środku być. Bo ja byłem po prostu przy tej ścianie i nie mogłem dalej się przez nią... Przy ten teges. Nie myślałem, że z tego wszystkiego, co dzisiaj będziemy robić, akurat to mi z najwięcej problemu sprawi. Naprawdę, seksu, ale tego się nie spodziewałem. No nie! Wypierdalaj! Klikałem tego rola! Okej, spokojnie, spokojnie. Najgorsze jest to, żebym sobie najchętniej wrócił, może tak zrobię właśnie, wrócił na chatę, tutaj, no tutaj nie jest daleko. Przyjdę tu jeszcze raz. Wrócę na chatę i zrobię z tych katan obie lodowe. Bo ja mam wrażenie, że ten lód, że ten krew w ogóle na niej nie parkuje. Popioły i wakizashi. A założę to, bo czemu nie? I to jest lodowe, i to jest lodowe. Na to samo wyjdzie teoretycznie. Dobra. I z powrotem w to miejsce. Czy to żyje? To jest smok, okej. Na pewno żyje. Or fucking sure. Proszę mnie nie widzieć. Nie widzisz mnie, smoku. Dobra. Bo lód na nim prokował na pewno. Na tym... Jak on ma? Coś tam. Alec Baldwin. Astella Wyrcha i Spellblade'em. Nice. Alekto. Proszę, jak prokują lody. Nie, jeszcze nie! Poczekaj, jeszcze nie jestem gotowy. Chuju. A w ogóle nie wypiłem mojego picia. No nie! Come on! Okej, mam buble, ale... Czemu żaden z tych ataków, kurwa, nie... Nie konektował się. Nigdy mi się nie da napić. Cały czas mnie, kurwa, goni. On jest cały czas na mojej dupie. Po prostu to co wczoraj, jak ten, jak... Jak biłem się Ricarda wczoraj. To jest ta sama agresja. Tish. Co to gówno? Identyczna agresja, cały czas jest, kurwa, na wrogu. Ani na chwilę, kurwa, się po prostu od niego nie odkleja. O. No, chodź, kurwo, cwaniaku. Fuck. Nie biegnij do mnie, dobrze. Chodź sobie w kółeczko. On mi buta wyjebał. Opłacę się dla Samona, wiem. Wiem. Wiem, dlatego to męczę. Innego powodu by nie było, bo to nie jest... Ten bosik nie jest na moim celu w ogóle. Oprócz tego, że właśnie chcę Summona. Bo moim celem są tylko wszystkie bossy z wizerunkami, tak naprawdę. I to mówiłem od samego początku. Ja pierdolę, najgorszy początek, jaki mogłem mieć. Tak, wyjeb mi buta jeszcze. Dobra. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić, kurwa, do 10. Znaczy, no, do 10 chciałem w ogóle chociaż całego questline'a rani skończyć. Najlepiej. Więc fajnie, jakby to się udało troszeczkę szybciej, niż do 10, kurwa. Jak on może mieć aż takie szybkie recovery po tym jebanym grabie? Każdy jebany przeciwnik w tej grze, każdy. Jak robi graba i nie trafi... To zazwyczaj masz ile na atak, a ten nie, ja się po prostu nie mogę tego oduczyć. Tak mam wybite w pamięci, że jak widzę, że o, grab, którego wydożowałem,
Znaczy, że to jest łupenik. To nie jest łupenik. Nie na tym frajerze. Nie na nim. Ale kto? Okej, to był dobry opening. To był zły opening, to nie był opening. Okej, on nie ma... Czemu ja to znowu robię? Okej. Oczywiście, No nie... Nie, on nie powinien tego trafić. To był teleport rodem po prostu z Dark Souls 2. Kiedy twoja postać jest jeszcze metr albo półtora, kurwa, od graba czy ataku, a i tak jakimś cudem trafia. No to lipa. Nie mam full HP. A bez full HP jestem... Kurwa martwy. Okej. O, fitta. Nie! Czemu w tym momencie mi to robisz? Czemu w tym momencie mi to robisz? Najgorsze jest to, że co atak muszę się napić. Jak on mnie raz trafi, to... Jak się nie napije, to kolejny atak jest zgonem. I tak dobrze, że to nie jest one shot za każdym razem. Ale no... Niektóre bossy właśnie fajnie pozwalają na tyle, że jak dostanę raz, to okej, mogę się wycofać, napić i wrócić do walki. A tutaj takie opcje, kurwa... No niby jest, ale... Wszystko zależy od tego, czy ci RNG pozwoli. No nie, czemu? W momencie, kiedy ja się próbuję napić, on to robi. Ja wiem, że tak robią... God Sin Duo, ale ty tak nie powinieneś robić, bo ja ci nie pozwalam. Tylko dlatego. Okej. Kurwy syn, no. Żeby on jeszcze aż tak nie dodżował. Fuck. Każdego jebanego ataku. Żeby on chociaż tak nie dodżował. Słucham po 2 godziny dziennie. Ludwig Holyblade. Każdy się pyta, czemu mi przez nogarskę wstaje. Stary, nie oglądaj więcej. Znaczy nie słuchaj więcej, bo niedługo naprawdę będziesz miał problem. Będzie ci się po prostu o nogi zahaczać, jak będziesz szedł. Iść, jak będziesz iść, gdziekolwiek. Wychilluj trochę. Nie mam staminy! Nie! Patrz, i znowu w tym momencie! Nie, ja pierdolę. Szalik na zimę. To jest plus. To jest plus. Szalik ze skóry węża. Prawie.
Ale miękki materiał, z czego to? Lepiej, żebyś nie wiedziała. O mój kutas. No nie! W momencie, kiedy ja piję, to on po prostu za każdym razem to robi. Daj mi się napić. Najgorsze jest to, że jak raz mnie trafi tym swoim rzutem czerwonym, to on mi na tyle mocno zmniejsza HP, że jak się nie napije znowu, to mi ten dot, który powolutku zżera HP, zabije po prostu. Więc nie mam opcji poczekać chwilę na lepszy moment na picie. I wkurwia mnie, że za każdym razem, jak mi zmniejszy HP, to zaczynam nowe życie z niepełnym HP. Czy ktoś do ciebie pisał? Nie. Przynajmniej nie na czacie. Ale fajnie, że jesteś z powrotem. Ja pierdolę. Jakiś dziwny atak. O, fuck! Nie myślałem, że on skończył combo. Godzina 2137. Już była, fuck. Próbuję jeszcze raz z tymi cięższymi mieczami. One ciągle mają lód na sobie? Powiedzcie, że tak. Mają. Tylko tu niestety nie ma... jak to się nazywa? Wasalnego. Ale one mają nagromadzenie lodu 125. W porównaniu do Wakizashi, który ma 104 i chyba to ma też 104, tak jest. Tylko mają dodatkowego bleeda, który i tak nie prokuje, bo ten boss jakoś się nie wydaje całkowicie podatny na bleedy. Nie wiem, czy tą broń będzie lepiej, bo ona jest dużo wolniejsza. Będą musiał całkowicie na atakach z wyskoku polegać. O nie, przecież się rolowałem w tym momencie! Im częściej widzę te loading screeny, tym bardziej jestem wkurwiony po prostu. No wolałbym, żeby wszystko było tak bez loading screenów, albo z takimi loading screenami jak w Demon Souls, których prawie w ogóle nie ma. Bo każdy loading screen mówi mi, zjebałeś i przez to właśnie musisz widzieć ten jebany loading screen. Gdybyś nie umarł jak pizda, to byś nie musiał to teraz patrzeć. Nice. Już nie było nice. Patrz. Jak tylko przestaje być agresywny i próbuje się podleczyć, on mnie zabija. Póki jestem agresywny, to idzie to jako tako, ale jak już przestanę... Chuj, koniec. Możesz równie dobrze iść do domu. To w końcu nie jest gra na PS5, ale mam tutaj FFD i to jeszcze szybsze niż w PS5. Tylko po prostu gra nie jest optymalizowana po takie coś. Mój FFD w kompie jest jeszcze szybszy niż ten w PS5.
No. Animacja picia, kurwa, trwa... ...kolar. Nie zjeżdżę tego po prostu. Naprawdę nie myślałem, że aż na tak długo tutaj zostanę w tym jednym jebanym miejscu. Na pieczonym Alektusie, czy jak on tam miał? Anusie. No tak. Potrafię, muszę się odlać. Będzie długa walka, tak. Znaczy najgorsze jest to, że już dwa razy był przy śmierci. Dwa razy był przy śmierci, po czym robił mi kombo dwóch ataków i ja umierałem. Dwa razy był dosłownie na jeden atak. Ale nie wiem, wydaje mi się, że z katanami chyba jednak lepiej szło. O, ściana, stamina, nic nie mam. Dobra, teraz możemy go bić. Nie możemy. Najlepiej właśnie jak mi takie openingi daje. Ale nie buta. Okej, okay, potem mogę się nafić. O, fuck. Zasięg. W końcu, kurwa. Tisz, czarny nóż. Wystarczyło się iść odlać. Czasem wystarczy po prostu chwilka przerwy. Na trzeźwe myślenie. I już. Kurwa mać. Dobrze. Czyli, skoro mam dużo pieniędzy, nie chcę ich przepieprzyć, więc pójdźmy je wydać od razu i pójdziemy do rani. Jeszcze mamy 13 minut, idealnie. Sami wyjść na stranie daje najwięcej, dokładnie. Raczej akurat bym się tylko odlać, a i wystarczyło. O, ja zauważyłem, że mam zawsze ten sam problem, że jestem po prostu strasznie niecierpliwy. I mimo tych wszystkich setek, tysięcy godzin, które ja spędziłem w tych grach FromSoftu, i tak się nie mogę nauczyć, że czasem trzeba trochę cierpliwości. Dobra, pisz na plus 7. Cierpliwość, młody pasikoniku. Dobra. O, i tak, siódemki wszystkie wyjebałem? Tak. Kupmy kolejnych 12 i resztę na ósemki. Teraz, pani Rani. Czy ja muszę zabić smoka, zanim pójdę do Rani? Czy smok nie jest wymagany? Wiem, że on tu mi wyskoczy zaraz. Ale wolałbym, żeby się okazało, że nie. Spokojnie możesz koło niego przejść i wejść dalej. Nie, to bardzo dobrze. Siema. Okej. No, ktoś w czapce Rani siedzi.
Usiądę, na wszelki wypadek. No, tam jest jeszcze kawałek odłamku. O! Zapomniałem, że to jest taki duży spadek. A nie po prostu wejście. Z ekscytacji się zajebałem. Więc zapalmy latarynkę. Bo teoretycznie tego questline'a ranie już nie musiałbym się cisnąć, ale chcę, żeby mieć jej zakończenie. I w sumie też będę miał zakończenie Fii. Bo Fii też zamierzam tam ogarnąć jeszcze przed końcem gry. Creepy as fuck. I nie ma. Melina jest dużo lepsza. Dobrze. Ja bym chciał... Halo, gdzie jest mój miecz? Tutaj, okej. Okay. Wielki miecz ciemnego księżyca. Ale cicho bądź. Melina jest dużo lepszą waifu. Pięknie. Dobrze, mamy... Możemy już zacząć iść powoli. W stronę miejsca, które nie chciałbym iść. A mianowicie, czy ja wejdę tędy tutaj? Naokoło? Żeby nie iść tędy naokoło? Spróbujemy tędy. No bo idziemy tutaj, nie? Do... Parajera Nayala. Nie prowokuj mnie do rękoczynów. Będę walczyć o swoją kobietę. Jak lew. Like a lion. Dobra, Nayal napierdala piorunami, dobrze pamiętam, nie? Będę musiał obczaić, na co on ma największe, najmniejsze rezisty. Na jaki typ ataku i tak dalej. Myślę, żeby sobie jeszcze jakieś te dwie maczugi znaleźć. Zrobić je na plus 24. Tędy nie zeskoczy, nie? Zrobić je sobie na plus 24 i na bossy, które mają właśnie więcej odporności na slashing damage. Żeby na nie było. Albo jedną maczugę chociaż. Chociaż najlepiej dwie. Wypierdalaj! Nie pamiętam, jak się tam na dół schodzi. To może być mały problem. Okej, okay, chyba tędy. Przepraszam, proszę mnie przeprosić. Tak rytuał śmierci, przecież one tylko w nocy wychodzą. Nie mamy nocy. Chyba, że akurat ten może jakoś wyjątkowo wychodzi za dnia. Okej, okay, to są pieruny, fuck that. Jaraz się zajebałeś, Beata, no i bardzo dobrze. Pierwszy raz jak się przechodzi grę, to się wcale nie dziwię. Ja też jarałem mega. Byłem trochę smutny, w sumie. Byłem trochę smutny, że to już koniec. Mimo, że gra była długa jak... Uj! Ale byłem smutny, że już się skończyła. Dobra, syk. Wiesz co? Daj mi na chwilkę, chociaż na dobiegnięcie. Tarczkę. Cześć pieskotku. Fuck, co z moją tarczą? Nic z moją tarczą. A powiedzieć plus? Co plus? Możesz mówić plus. Boże, Nayal będzie rakiem. Nie jestem tego pewien. No, kotek mnie nie widział, ale ja chyba i tak tam muszę iść, prawda? Czy nie? Nie pamiętam, fuck. Byłem tutaj tylko raz. Once in my life. To ja będę mówił, że jest jakiś ten, jakiś... nie glitch, tylko... No nie, jeszcze... Hello. Exploit, żeby to tam... Okej. Okay. Okej. Okay. Exploit, ale musisz ptaka zapierdolić. Znaczy nie, ja i tak nie ten, nie chciałem, ale jestem po prostu ciekaw jak to ten, jak to działa. A i co, jak zabijesz ptaka, to co się stanie wtedy? Możesz latać? Hehe. No. A, to są ci kolesie. O, a tam jest chyba zaraz... Właśnie, miejsce łaski. Please fuck off, miejsce łaski, dziękuję. Uuu, nie mogę nawet odkryć. Come on. Nawet mi nie pozwolił odkryć. Kurwa. O, czekaj. Musisz skoczyć w dobrym miejscu z klifu, zdechniesz, ale odrodzisz się na równinie przy posągu równi... Mariki, o proszę. Może grać w jakieś gry fajne, inne odpocząć, inne naprawić pychę. Dobra, niech pies na mnie nie patrzy, niech sobie pójdzie w drugą stronę. I chyba będę musiał te duchy zabić wszystkie po kolei w takim razie. No nie, nie widziałeś mnie przecież. Nie wyjdziesz, prawda? Wypierdalaj. Do domu, burek. No. Podobno ma wyjść dodatek, ja będę mówił. No ma. Znaczy, ale nie powiedzieli jeszcze kiedy. I w sumie nawet nie potwierdzili sami oficjalnie, że będzie, więc tego też bym się jakoś na 100% nie spodziewał. Ale wydaje mi się, że gra zrobiła taką sprzedaż, że jakby nie zrobili do niej DLC teraz,
to byłby strzał w kolano i nie powinien być. Dobra, ten pies wtedy szedł w lewo, znaczy tam w drugą stronę. A teraz jakoś nie chce. Ciągle idzie tam, gdzie ja chcę iść. Misiek, mógłbyś spierdalać? No nie, nie widzisz mnie przecież, mordo, no przecież to są jakieś żarty. O nie! Boże, ile to ma HP. Dobra, skoro i tak na niego skaczę. I drugą broń. Też nie wiem, czy lodowe bronie są dobre w tym momencie, skoro on tam na mnie lodem żyga. Misiek, daj się stargetować i chodź tutaj do ściany, no. No, będzie fajne. No nie żygaj. Pięknie. No nie! Wow! O! Aha, okej, okay, to zostawia jeszcze chmurkę po sobie. Może 14 będziesz mógł zamówić PS5? Nice! A skąd wiesz, że może? Ciekawe, na czym by polegał dodatek. Dali nowego zona, może parę? I by się grało dalej. Parę bossów. Tak to zawsze wyglądało. Ile z niej pozostanie eldeńskim władcą, na przykład co ze światem się stało i co bohaterem. Zazwyczaj dodatki w Soulsach nie były nigdy po zakończeniu gry. Zazwyczaj one były tak włożone w grę, że się je robiło i dopiero się kończyło grę. W sensie tak to kolejnościowo to raczej było, nie? Jeśli chodzi o kolejność dodatków. Nigdy nie było tak, że koniec gry się zmieniał. Koniec zawsze był ten sam. Czasem DLC odblokowywały na przykład nowe końce gry, nowe cinematiki. Próbuję na bańce przebiec po prostu. Mam nadzieję, że aż tam za mną nie poleci. Powiedz, że nie potrafisz chodzić po schodach. Chyba nie potrafi. Dobra, i tu wybijemy wszystko. Wiem, że jest już po 10, ale chcę odblokować chociaż... Gdzie jestem, tak? Chcę odblokować chociaż... Nie, nie lód! Fuck. Odblokować chociaż ten... Och, come on! Ile to ma HP? Nie! O, oh, fuck! Nie! Pies! Dog. O, oh, fuck! Czy będziesz mógł rangę na Discordzie? Jaką niby? Tam są tylko widzowie, admin i ja. I koniec. No, chodźcie do go. Admina, nie. Nie. Nie ma opcji, stary. Admina ma tylko ocet, bo on w ogóle założył tego Discorda, za co mu bardzo dziękuję. I kolega Jamedek, który nam pomógł boty wstawiać. Czemu ludzie tak bardzo chcą władzy? Ja tego nigdy nie zrozumiem. Zaatakuj mnie. Ale nie strzelajcie do mnie. Zaatakuj mnie! Ła, bolą te strzały. Okej. Minus jeden. Zgadnij, i ja. Też masz jemedę admina? Tego typa się najbardziej boję. Nie tarczą. Nie wiem, czy miałem full HP, więc... A, ten koleś tu przyszedł. Jebany kusznik. Okej. Ty kurwo. Dobrze. Kulturka. Dobra, w końcu to siedzenie mam, Boże.
Ach, dobra, nie widzicie mnie, prawda? Nie. To tu leży. Nie wiem, co to jest, ale ja to chcę. Potel zaćmienia. Mech. Dobra, i teoretycznie jeszcze na górze mógłbym odblokować sobie windę, nie? Uff, pitta. Okej. Miło, miło. Dobra, zróbmy jedną próbę. Nie wiem, jak ona wyjdzie, ale... Fuck, mam żołnierzy na tym, na barze, a nie lutela. No nic. No fuck. Źle. Mogę mu boksera wjebać? Mogę. A trochę się boję najala na plecach. Okej. Okej. Koniec. Koniec na dzisiaj. Doszliśmy do Najala. Najala będziemy męczyć w poniedziałek, we wtorek, sorry.